Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Bardzo dobry mecz z naszej strony, znowu rykoszem, stracona bramka. Jak byś to ocenił z perspektywy twojego wieloletniego doświadczenia? No także zgodzę się, że w większości był to naprawdę nasz dobry mecz, może poza początkiem tej drugiej połowy, gdzie Jaga trochę przyjęła inicjatywę, ale później wydawało mi się z boiska też i jak się rozgrzewałem, że naprawdę graliśmy nieźle i wydawało mi się, że to my będziemy bliżej strzelania tej bramki. My do końca gdzieś staraliśmy się nawet przy tym remisie strzelić tą zwycięską bramkę, bo tak mi się wydawało z boiska właśnie i tak czułem, że to my będziemy bliżej i na pewno te sytuacje będziemy mieli, ale no niestety jedna z takich niefartownych sytuacji, rykoszet i Buchal nie miał nic do powiedzenia. No właśnie, da się to zrzucić na pech Beniaminka, na takie jeszcze frycowe? Nie, no ja bym tego tak nie rozpatrywał, bo graliśmy naprawdę nieźle, trudno tutaj wymagać od nas, żebyśmy każdy strzał zablokowali, tym bardziej, że chłopcy super poszli na lewą nogę do Wdowika, bo wiedzieliśmy, że mają bardzo mocną i chcieli zablokować ten strzał. No, nikt się nie spodziewał, że zatnie do prawej nogi i po tym słabym strzale będzie rykoszet, więc ja bym tutaj nie zwalał na jakiś brak doświadczenia w tym momencie akurat, albo na to frycowe po prostu. Nie ustrzegliśmy się błędu, gdzieś trochę pecha i bardziej może tego zabrakło, szczęścia. Ten mecz był też bardzo rwany, dużo było fauli. Nie fauli? Jak z twojej perspektywy to wyglądało? No myślę, że szczególnie w końcówce gdzieś może sędzia trochę za łagodnie podchodził do niektórych sytuacji, bo wiadomo, że nikt nie odpuszczał w obie strony, a gdzieś te faule w polu karnym oczywiście najłatwiej sędziemu jest gwiznąć przeciwko drużynie, która atakuje, żeby tego problemu sobie nie robić, ale gdzieś, no tak jak mówisz, szarpany mecz, było dużo fajnych akcji myślę, ale dużo też takich sytuacji, gdzie mogliśmy się lepiej zachować. Najgorzej, że przegrywamy, bo naprawdę dzisiaj bardzo chcieliśmy wygrać i bardzo na to liczyliśmy i nawet ten punkt myślę przyjęlibyśmy oczywiście z szacunkiem, ale nie dosytem, a co dopiero o tym zerze punktowym mówić. Jest to pierwsza porażka od dłuższego czasu w Gliwicach. Teraz gramy wyjazdowy, no w cudzysłowie wyjazdowy mecz z Piastem. Piast bez atutu własnego boiska, już pewnie w głowach macie chęć pewnie zrehabilitowania się za to, co wydarzyło się, czy na Warcie, bo tam też niewiele zabrakło, czy tutaj dzisiaj w meczu z Jagiellonią. Oczywiście, no myślę, że przede wszystkim też widzimy jako drużyna, chłopcy wiedzą, że naprawdę nie odstajemy od tych niezłych zespołów w Ekstraklasie. Jaga wygrała dzisiaj trzeci mecz, a naprawdę mogło się to potoczyć w obie strony, więc myślę, że tej pewności siebie nie powinno nam zabraknąć. Oczywiście będziemy ją cały czas budować, bo po porażce ciężko jest tak przejść na porządku dziennym, tym bardziej, że jesteśmy w zespole, który od 3 lat praktycznie wszystko wygrywał. Sporadycznie się przytrafiały porażki, dlatego też trzeba to gdzieś tego się nauczyć i oczywiście nie przechodzić do porządku dziennego, bo tego byśmy nie chcieli, ale na pewno też sobie z tym poradzić i na pewno sobie poradzimy.